Witam wszystkich serdecznie, cześć. Dzisiaj wraz z Damianem, który właśnie jest za kamerą, będziemy pytać napotkanych tutaj ludzi na parkingu, czym jest Ewangelia. Chcemy się dowiedzieć, czy ludzie wiedzą, czym jest Ewangelia tak naprawdę, czy coś o niej wiedzą więcej niż tylko z kościoła czy z religii. Jedno mamy takie pytanie. Czym jest Ewangelia? Jak myślisz? Jakbyś tak mógł krótko, w kilku zdaniach powiedzieć, czym jest Ewangelia? Czym jest Ewangelia? Wydaje mi się, że Ewangelia jest jakby jednocześnie naucza o wierze, ale również o istocie wiary i również o życiu Chrystusa. A jakbym ci tak powiedział, że podpowiedział delikatnie, że Ewangelia jest w pewnym sensie rodzaju taką dobrą wiadomością. Więc jaka to jest dobra wiadomość dla ludzkości? Myślę, że dobrą wiadomością dla ludzkości jest to, że po tym życiu czeka nas jeszcze jedno i że trzeba się na nie przygotować. O. A jeśli jest dobra wiadomość, to jaka jest obecnie zła wiadomość? Idąc tym tokiem rozumowania, taka, że do tego lepszego życia trzeba się dostać i trzeba się stosować do pewnych zasad, żeby się właśnie tam dostać, tak. No i po prostu, że nie każdemu to może być na rękę, tak, bo życie w zgodzie z Bogiem jest nie do końca zgodne z tym, co narzuca popkultura. Racja. A ty tak, jeśli oczywiście mogę zapytać, wierzysz w Jezusa Chrystusa i chciałbyś Jego drogą iść? Tak, wierzę jak najbardziej, aczkolwiek gdybym miał tak 1:1 przejść Jego drogą, to nie wiem, czy by mi się to udało. No. Ja dziękuję ci bardzo serdecznie za odpowiedzi. Pytanie jest proste. Czym według ciebie jest Ewangelia? Ewangelia? Zależy, jak to rozumiemy, tak? Czyli jeśli mamy na myśli Ewangelię, która jest głoszona w kościele, no to jest to słowo, które na przykład jest na niedzielę, którym się kierujemy w danym tygodniu, tak? W zależności, jaka tam jest w danym tygodniu. Natomiast ogólnie jest to historia, tak? Która opowiada o tym, co działo się wcześniej. No akurat jestem katolikiem, więc mniej więcej coś wiem na ten temat. Natomiast wydaje mi się, że to jest po prostu takie słowo, które gdzieś się niesie, które też ma jakieś drugie dno, tak? Które będzie próbowało nam jednak gdzieś tam jakieś ziarnko myślenia zasadzić i będziemy mogli się tym później gdzieś tam pokierować albo się chociaż tym podeprzeć. Za takie ziarko czy takie delikatne zasadze? No. Bo tak dosłownie można powiedzieć Ewangelia, czyli ta tak właśnie taka związana z Jezusem Chrystusem, to jest właśnie dobra wiadomość o ratunku w Jezusie Chrystusie. Jak ty to rozumiesz? Jeszcze raz, dobra wiadomość. Dobra wiadomość o ratunku w Jezusie Chrystusie. Bo to Jezus Chrystus przyszedł na ziemię i ogłosił tą Ewangelię, czyli... No, czyli jakaś dobra nowina, tak? No, no myślę, że to jest coś, co jest nam przekazane, żeby nam pokazać, że zawsze są jakieś pozytywne skutki tego, co się dzieje, tak? Jak, no nie wiem, Jezus się dla nas poświęcił, tak? Później zmartwychwstał i gdzieś tam to jest dla katolików bardzo ważne, tak? Czy święta wielkanocne, czy później w dalszej części roku Boże Narodzenie. No to ja rozumiem to tak, że on jakąś naukę niósł, tak? Jakimi też mamy być ludźmi dalej. Na przykład, nie wiem, jeśli Judasz zrobił to, co zrobił, no to on nie piętnował go, natomiast dla ludzi to była taka jasna informacja, że jeśli tak będziemy robić, to nie będziemy dobrymi ludźmi na przykład, tak? Tak by jednym słowem ta dobra wiadomość dla nas ludzi, to jak, co to jest? Że tak może trochę dzięki temu jesteśmy. Okay, a co będzie po śmierci? Co będzie po śmierci? To zależy. No oprócz tego, że będziemy gdzieś tam patrzeć z góry na siebie, no to mam nadzieję, że w czyśćcu nie wyląduję, że jednak do nieba pójdę. Natomiast taki wieczny spokój. Znaczy ja to tak rozumiem, tak? Może każdy może myśleć coś innego. Natomiast ja myślę, że to już będzie miejsce, w którym żadne problemy nas nie będą trapić i tak naprawdę to już będzie takie... takie niebo dla nas, tak? Czyli coś, co jest czyste, pozbawione żadnych problemów,
No i będzie tylko pozytywną rzeczą dla nas. Jak myślisz, czy ta Ewangelia, dobra nowina łączy się z tym, co będzie po śmierci? Myślę, że na pewno, bo to w jakimś stopniu nas chyba przygotowuje też trochę na to, że gdzieś tam Ewangelia nas przygotowuje do tego, że ludzie umierają, tak? Jezus sam umarł, zmartwychwstał. Nie liczę na to, że ja zmartwychwstanę, bo zapewne nie. Natomiast idąc tym tokiem rozumowania, chciałabym przeżyć życie tak, żebym mogła w przyszłości stwierdzić, jak będę już taka starusieńka, że zrobiłam wszystko w swoim życiu zgodnie z Bogiem i zgodnie z moją wiarą. Na koniec takie pytanie, takie w sumie najważniejsze. Jak myślisz, co trzeba zrobić, aby się znaleźć w tym niebie? Tak ładnie to jest też tak napisane w Pisze Świętym Królestwie Niebieskim. Myślę, żeby być dobrym człowiekiem po prostu, żeby być osobą taką, z którą by się chciało przebywać i żeby nie robić ludziom tego, czego my byśmy nie chcieli, żeby ktoś nam zrobił. Czyli po prostu być idealnym. Jeśli można, oczywiście. Okay, to ja dziękuję. Pytanie jest proste. Czym według Ciebie jest Ewangelia? Mówiąc ogólnikowo, Ewangelia jest dla mnie zbiorem, powiedzmy, jakichś przemyśleń, jak człowiek, znaczy my katolicy powinniśmy postępować na zasadzie gdzieś tam tych przypowieści i tak dalej, i tak dalej. No i w zasadzie dla nas katolików jest to najważniejsza księga, ogólnie rzecz biorąc. Mhm. A co jest takiego najważniejszego w Ewangelii? Coś takiego najważniejszego właśnie dla osób, które wierzą właśnie w słowo, które jest zapisane w Ewangelii, według Ciebie? Najważniejsze? No dla mnie myślę, że... ja to bardzo tak ogólnikowo traktuję, bo myślę, że z tych wszystkich opowieści i tak dalej, wszędzie są te takie morały gdzieś tam zapisane między słowami i wyciągnąć to i... Możemy to wyciągnąć, przenieść na współczesność i po prostu się do tego odnosić wtedy. Więc gdzieś tam, takie mądre, dla mnie to są po prostu mądre zdania. Gdzieś przeczytam jedno zdanie, czy usłyszę i jestem w stanie na podstawie jednego zdania, czy kilku słów odnieść to do życia, do rzeczywistości, do tego, jak powinniśmy postępować. Mi głównie tak chodzi o tą część ostatnią, kiedy Jezus Chrystus już po swojej męce umarł na krzyżu i zmartwychwstał, nie? Ta cała ostatnia taka tragiczna historia, nie? I mam do Ciebie pytanie, czym ona dla Ciebie jest? Czyli śmierć, zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. To jest dobre pytanie. Czym dla mnie jest? Ja myślę, że... zawsze nam to tłumaczyli, że Jezus umarł za nasze grzechy i tak dalej. Dla mnie myślę, że to jest wielkim poświęceniem w zasadzie człowieka, Boga, bo Trójca i tak dalej. I przykład tego, że... nawet nie wiem, jak to ubrać słowa, żeby to było ładne i logiczne. Po prostu... własnymi słowami, tak jak dla Ciebie osobiście. Myślę, że po prostu to jest dla mnie wielkie poświęcenie, tak jak mówię, człowieka, czy też Boga, bo Trójca i tak dalej. I przesłanie też dla nas, że ja to odniosę do współczesności, gdzie czasami i katolicyzm jest atakowany, katolicyzm, że nie powinniśmy się wypierać swojej wiary i że też w pewnym sensie powinniśmy się dla niej poświęcać na sposób współczesny. O, przepraszam. Chwila przerwy. Posłuszę się słowami Jana, ewangelisty, którego bardzo lubię. Jest tam 3,16, taki bardzo znany werset, że Bóg tak umiłował świat, że nam tu zesłał Syna swojego, żeby każdy, kto w Niego wierzy, nie umarł, a żył wiecznie. Jakbyś tak przez chwilę, te ostatnie słowa, nie umarł, a żył wiecznie. Życie jest w pewnym sensie dla nas tutaj na ziemi próbą, tak? Bo w zależności od tego, jak my będziemy postępować, albo trafimy do nieba, czyśćca, bądź też piekła, więc ciało nasze umiera, ale potem ta dusza gdzieś tam trafia. Więc to jest takie... A zgodzisz się z tym, że Jezus Chrystus przyszedł się po to i tylko po to, ażeby nam pomóc znaleźć się w niebie? Czy nas zbawił od grzechu,
i oczyścił nas z winy i z kary od Boga i jesteśmy teraz, jeśli jesteśmy zbawieni, a jesteśmy teraz w niebie. Czy z tym się zgodzisz, że po to właśnie Jezus Chrystus przyszedł? Głównie po to? W pewnym sensie, no tak, ale to też zależy też od nas, jak my swoje życie przeżyjemy, jacy będziemy, bo no, niekoniecznie każdy człowiek zostanie zbawiony, tak? No niekoniecznie trafimy do nieba. Możemy tak postępować i nasze życie tak się może toczyć, że jednak będziemy za nasze postępowanie ukarani, no i wtedy dusza trafi do piekła. Czyli według Ciebie jakby to, czy jesteśmy zbawieni, czy nie, zależy od tego, jak postępujemy. Tak. Tak, ja to tak interpretuję, bo jeżeli ja postępuję zgodnie z jakimś kodeksem, 10 przykazań, powiedzmy przykładowo, i staram się żyć poprawnie, nie wiem, religijnie, etycznie i tak dalej, no ale mogę z drugiej strony też to zaprzepaścić, tak, i wtedy poświęcenie Jezusa, co powinno dać mi do myślenia, że ktoś poświęcił się, żebym ja była zbawiona, bo jest to no, świetny przykład, no ale mogę robić inaczej, nie muszę postępować zgodnie z jakimiś zasadami. Czyli zgodzisz się z tym, że zbawienie zależy od naszych uczynków. Więc na koniec zacytuję Ci taki bardzo ważny werset, który też mi otworzył oczy. Jest to list do Efezjan apostoła Pawła, że jesteście zbawieni przez wiarę, z łaski, ale nie z uczynku, żeby nikt się nie chlubił. Jest to taka wielka tajemnica, bo ja też myślałem, że jestem zbawiony z uczynku, muszę dobrze postępować, a tak naprawdę to Jezus za mnie wszystko zrobił. Ja przez wiarę w Niego dobrze postępuję. Co Ty myślisz, co powiedziałem? No nie słyszałam tego nigdy wcześniej, muszę przyznać. Znaczy nie, ja jednak trzymam się swojego zdania, że życie jest, powiedzmy, próbą i to, że Jezus nas zbawił, to jednak też dużo leży po naszej stronie i że to my też musimy coś od siebie dać i postępować dobrze, tam powiedzmy w cudzysłowie, prawda? I ja to tak interpretuję. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Ewangelia dla mnie ma kilka aspektów. Przede wszystkim może być motywacyjna, jeżeli dostajemy na przykład cytaty każdego dnia z Pisma Świętego. Może być też sposobem na życie, kluczem w rozwiązywaniu jakichś problemów, sposobem patrzenia na niektóre sprawy. Jest po prostu takim żywym słowem. A tak Cię jeszcze dopytam, jakbyś mogła wybrać jedną rzeczą, która jest w Ewangelii, która jest najważniejsza, która najbardziej nam pomaga i właśnie po to Jezus przyszedł, żeby nam pomóc w jakiejś szczególnej rzeczy, to co byś wybrała? Jedną jest ciężko wybrać. Przede wszystkim będziesz miłował brata swego jak siebie samego. To jest przede wszystkim, żeby patrzeć na drugiego człowieka z miłością. Też motywacyjnym jest nie lękajcie się zdanie, które powtarza się wielokrotnie w Piśmie Świętym, więc na to przede wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę. Zadam Ci jeszcze takie konkretne pytanie z Ewangelii, bo wiemy, że mamy 4 Ewangelie i na końcu każdej Ewangelii jest taka bardzo tragiczna i smutna dla wielu osób, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa, śmierć na krzyżu. No, w tamtych czasach to była straszna śmierć, a nikt nie chciałby takiej przeżywać. Czym dla Ciebie jest ta śmierć Jezusa Chrystusa? Ja na to nie patrzę właśnie jako tragiczne zakończenie. Wręcz przeciwnie, jest to światło dla nas, że coś po tym jest. Przecież Jezus oddał się na śmierć, więc jeżeli byłoby to bez sensu, to by tego nie robił. No, w tym jest głębszy sens. Czasami tego po prostu nie rozumiemy, ale trzeba zaufać. I przede wszystkim ta śmierć Jezusa jest dla mnie światłem, że po śmierci jest życie drugie. Czyli, tak mówiąc wprost, po co Jezus umarł na krzyżu? Dla Ciebie? Po co On to zrobił? Jezus oddał się na śmierć, żeby dać nam drugie życie. Oddał siebie przede wszystkim, aby ofiarować siebie za nasze grzechy, błędy Ojcu. Czyli umarł za nas? Tak, żebyśmy żyli wiecznie. I ostatnie pytanie, co trzeba zrobić, no bo On zrobił już wszystko, ale co my mamy zrobić jako ci, co wierzą w Jezusa Chrystusa, żeby dostąpić tego zbawienia, czyli życia wiecznego? Uwierzyć. Przede wszystkim. Uwierzyć nie tylko
w Jezusa, ale w słowa Jezusa, co mówi, naśladować Go i wszystko będzie okej. Bardzo, bardzo dobre zakończenie i mi się serce raduje, że słyszę takie słowa. Ja Ci bardzo dziękuję. Życzymy Ci powodzenia na egzaminie. Czym dla mnie osobiście jest Ewangelia? Ewangelia jest to ratunek. Ratunek od straszliwych konsekwencji grzechu. Jeszcze niedawno, jak byłem nienawróconym człowiekiem, strasznie grzeszyłem. I już wtedy byłem na szerokiej drodze ku potępieniu, czyli byłem już praktycznie w piekle. Ten grzech wtedy już na tym ziemi powodował, że cierpiałem. Cierpiałem szczególnie wewnętrznie, raniłem siebie, raniłem przede wszystkim innych, co było straszliwą rzeczą. Aż wtedy dowiedziałem się, że był taki człowiek, a tak naprawdę Bóg, który 2000 lat temu zszedł na ziemię, umarł za moje grzechy, zmazał moją winę, usprawiedliwił mnie przed Bogiem, tak abym przez wiarę w Niego, przez wiarę to, co zrobił, mógł żyć wiecznie, mógł żyć jako człowiek duchowy, jako człowiek nowy, a ten stary człowiek już nigdy więcej nie powrócił. Jeśli chciałbyś więcej się dowiedzieć o nowym człowieku w Jezusie Chrystusie, o nowym życiu w Jezusie Chrystusie, o tym, na czym polega zbawienie, czym jest Ewangelia, to subskrybuj nasz kanał, oglądnij nasze inne filmiki albo napisz po prostu na maila, drogi przyjacielu. Pozdrawiam Cię, z Panem Bogiem.